Bom dia! Właśnie wracam z porannej sesji na plaży Seychelles i wpadłem na pomysł, że zabiorę Was na bardzo fajne i zarazem tanie śniadanie w okolicach samej plaży. Jest to miejsce znane najbardziej przez lokalców, chociaż dla turystów jest coraz bardziej popularne i wcale mnie to nie dziwi. A dlaczego, to zaraz właśnie zobaczycie. Na początku, gdy nawet nie zdążyłem jeszcze wejść do baru, już fajna przygoda, bo lokalna pani chciała mi pokazać, żebym sobie zobaczył, jakie są tu piękne widoki. Pewnie myśli, że jestem turystą i chciała mi wytłumaczyć po portugalsku, żebym zobaczył, jak wyglądają te piękne widoki. Światełko jeszcze bardzo fajnie dopisuje, więc stwierdziłem, że zanim dostanę moje jedzenie, odpalę szybko drona i pokażę Wam, jak to wygląda z góry. Oraz też, żebyście mieli taki punkt odniesienia, gdzie to miejsce jest. Oczywiście w opisie podepnę Wam pineskę do tego miejsca, ponieważ jestem zdania, że takimi miejscami warto się dzielić z innymi po to, raz, żebyście Wy mogli zjeść w takim samowitym miejscu, a dwa, żeby lokalni mieszkańcy mieli jak najwięcej klientów i mogli, powiedzmy, jak najbardziej rozwijać swoje biznesy i jak najbardziej godnie żyć. Dla Was napychać kieszenie dużym hotelom, myślę, że warto wspierać takie miejsca jak te. Tak jak teraz mogliście właśnie zobaczyć, tak wygląda zestaw za 6,50, czyli mamy tutaj świeże pieczywko, dodatkowo jeszcze ser, szynkę, masło, lokalny dżemik, tutaj widzę, pani daje jeszcze dżemik własnej roboty, kawkę, świeżo wyciskany sok, na który właśnie jeszcze czekam i co najważniejsze, talerz świeżych owoców. Czyli tak naprawdę, moim zdaniem, jak za tą cenę, śniadanko jest naprawdę wybitne. W szczególności, że powtórzę się po raz kolejny, mam taki widok przed sobą, że nawet jakbym dostał połowę z tego, to i tak bardzo bym się cieszył. O, właśnie jeszcze nie zacząłem jeść, ale już odwiedził mnie jeden z głównych gości, którego możecie tutaj spotkać, a jest to lokalny kolega właściciel, który zawsze, jeżeli tylko jedzie śniadanko, pojawia się blisko Was, aby dostać coś. No. Właśnie byłem zdziwiony, jak to jest, że przyjechałem na śniadanie i jeszcze nie ma kota. Ale zobaczcie, jest zainteresowany kamerą. Jest zdziwiony, co się dzieje. No, ale jak już tak ładnie zapozował tą kamerę, to myślę, że jakiś kawałek szyneczki na pewno się da. Możecie teraz zobaczyć, kot lubi jeść i nie da za bardzo zjeść w spokoju, że się z nim nie podzielę czymś. Tylko najgorsze, że wszystko, co on lubi, już zjadłem, podzielę się z nim kawałkiem szynki, więc niestety już nie mam mu co dać, ale mocno walczy. Ok, pyszne śniadanko zjedzone, bateryjki naładowane, można wracać do domu i zająć się obróbką zdjęć. A wy dajcie mi znać, jak Wam się podoba taki motyw na przykład dodatkowych odcinków w środę z takimi krótkimi miejscami jak tutaj, żebyście wiedzieli, gdzie na przykład smacznie i dobrze zjeść. Gdzie możecie stawić lajka, komentarz i suba, a na pewno pomoże mi rozwijać ten kanał. A na dzisiaj wielkie dzięki i do następnego vloga. Cześć!